Kochani, jest takie powiedzenie, raz się żyje. I ludzie używają tego powiedzenia, żeby usprawiedliwić swoje jakieś takie działania, które wydają się mało rozsądne, są jakieś takie szalone. Mówią, raz się żyje. Mówią to ludzie, gdy chcą zaryzykować. Raz się żyje, więc to zrobię. A ja właśnie chcę ci powiedzieć, że skoro raz się żyje, żyjesz tylko raz, to potrzebujesz to życie wykorzystać naprawdę dobrze, bo czasu nie cofniesz. Czasu nie cofniesz i warto przemyśleć, czy to, w co inwestujesz swoje życie, jest warte, żeby w to inwestować. Jeżeli jest Bóg, a ja zaświadczam, że jest, bo go doświadczyłam, to chcę ci powiedzieć, że nie ma nic bardziej wartościowego i nie ma nic cenniejszego, niż zainwestować życie, by go znaleźć. Bo cóż może być cenniejszego, niż poznać Stwórcę Wszechrzeczy? Cóż może być cenniejszego, niż znać tego, który cię stworzył, który zna cię najdoskonalej? Więc jeżeli poświęcasz swoje życie na rzeczy mało ważne albo w ogóle nieważne, jeżeli gonisz i dziwisz się później w weekend, że już minął znowu cały tydzień, a ty nawet nie wiesz kiedy, no to zatrzymaj się i zastanów się, po co żyjesz. Zastanów się, po co żyjesz. Ludzie często mówią, nie ma Boga, gdzie jest Bóg? Ale za tym stoi cierpienie, za tym stoi uraza, za tym stoi rozczarowanie. Ludzie mówią, nie ma Boga, dlatego że po prostu czują się na Niego obrażeni. Tylko, że to nie jest metoda i nie jest to żadne rozwiązanie. Bo to jest jak dziecko, które nakłada na głowę koc i mówi, że jest ciemno. To jest tego typu działanie. Więc jeżeli masz w swoim sercu urazę, jeżeli zadajesz uporczywie pytania, gdzie był Bóg wtedy i wtedy, to chcę ci powiedzieć, że Bóg był z tobą, bo Bóg jest wszędzie. Tylko, że nie Bóg jest sprawcą tego cierpienia, którego doświadczyłeś. Natomiast Bóg jest rozwiązaniem. Więc jeżeli szukasz rozwiązania i męczysz się z tym cierpieniem w swojej duszy, to jest rozwiązanie właśnie w Bogu. To, co się stało na krzyżu Golgoty, tak niewielu ludzi rozumie. Tak niewielu ludzi zastanawia się, po co w ogóle ten Chrystus i po co w ogóle ten krzyż. Tam do krzyża Golgoty został przybity każdy twój grzech i tam do krzyża Golgoty został przybity ten ból, który przeżywasz. Nie musisz z tym żyć. To jest możliwe, by być wolnym od bólu emocjonalnego. To jest możliwe, by być wolnym od depresji. To jest możliwe, by być wolnym od rozgoryczenia, bez tego zatykania w gardle. Naprawdę możesz bez tego żyć. Dlatego, że Jezus również to poniósł na krzyż. Cała rzecz polega na tym, że On umarł na tym krzyżu po to, żebyś ty nie musiał umierać. Właśnie na tym polega cała rzecz, że On już poniósł wszystkie konsekwencje twojego grzechu. On już poniósł wszystkie konsekwencje tego, że żyjesz bez Niego. Tobie pozostaje tylko decyzja, żeby Mu zaufać. To chodzi tylko o to, żebyś zaufał Bogu. Tylko o to, nic ponadto, nie musisz nic robić, nie musisz zasługiwać. Wszystko już się dokonało na krzyżu Golgoty. Ta śmierć na Golgocie jest po to, żebyś ty nie musiał umierać. Jeżeli wyznasz Jezusa swoim Panem i Zbawicielem, jeżeli uwierzysz w to, co się stało na Golgocie, jeżeli uwierzysz, że to się stało dla twojego ratunku, konkretnie dla ciebie, że to ty konkretnie możesz teraz czerpać profity z tego, co się stało na krzyżu Golgoty, jeżeli w to uwierzysz, że Jezus to wcielony Bóg, który umarł i zmartwychwstał, pokonał śmierć. Jeżeli uczynisz go swoim Panem i Zbawicielem, będziesz zbawiony. Będziesz zbawiony.
Więc nie neguj istnienia Boga, bo tak naprawdę ty wierzysz, że On istnieje. Tylko ten cały ból powoduje, że chcesz się na Nim zemścić, krzycząc głośno, że Go nie ma. A ty wiesz, że On jest. Ty wiesz, że On jest. I czy ty w Niego wierzysz, czy nie, to i tak nie ma znaczenia. Nie ma znaczenia, czy wierzysz w Niego, czy nie. On po prostu jest. Ale jeżeli uwierzysz, to zmieni twoje życie. Jeżeli uwierzysz, to przemieni twoje życie o 180 stopni. To przemieniło moje życie. Miałam myśli samobójcze. Miałam depresję. I gdy wkroczył w moje życie Bóg, wszystko się zmieniło. Każdy może doświadczyć Boga, dlatego, że Bóg to osobisty Bóg. To Bóg relacji. To Bóg, który chce mieć z tobą relację. Nie dlatego, że cię potrzebuje, dlatego, że On jest absolutem i nikogo z nas nie potrzebuje. To ty tego potrzebujesz. Ty tego potrzebujesz. Takim cię stworzył. Stworzył cię do relacji. Możesz mieć osobistą więź z Bogiem. Możesz mieć osobistą więź ze Stwórcą Wszechrzeczy. Osobistą więź, Stwórca Wszechrzeczy może być twoim tatusiem, tylko ty potrzebujesz się ukorzyć i uwierzyć w to, że On się stał człowiekiem dla ciebie, że pokonał śmierć i przez to możesz mieć życie. Jeśli je wybierzesz, jeżeli w to uwierzysz, jeśli to przyjmiesz, to będziesz mieć życie. I powiem ci coś jeszcze. Jezus powraca na tę ziemię jako potężny król. Jako stwór... Nie możesz teraz. Mogę z tobą za chwileczkę porozmawiać, ale teraz nie. Jezus wraca na tę ziemię. I powróci jako potężny król i powróci jako sędzia. I wtedy już będzie za późno, by pojednać się z Nim. Czas, by się pojednać z Bogiem, jest teraz. Przez krew Chrystusa możesz się pojednać teraz z Bogiem. Ale gdy On wróci, gdy Chrystus wróci, to będzie dzień sądu. Więc naprawdę dobrze wykorzystaj ten czas, który teraz jest. Dobry wieczór, дорогие друзья. Я хочу вам что-то сказать тоже по-русски, потому что здесь в Польше сейчас много русскоговорящих людей. Я вам хочу рассказать об этом, что сделал Бог для тебя. Что сделал Бог? Он стал человеком. Он стал человеком, чтобы спасти человечество. Чтобы спасти человека. И ты здесь и сейчас не случайно. Потому что Бог любит тебя. И Он хочет, чтобы ты услышал истину о Нем. И об этом, что Он для тебя сделал. Иисус, Он пришел на эту землю. Он ходил по этой земле. И Он пошел на крест и умер на этом кресте, чтобы ты имел жизнь. И Он воскрес, Он победил смерть. Если ты просто, как ребенок, поверишь в это, если ты это примешь, ты спасешься. И твоя жизнь изменится. Ты будешь здесь счастливым человеком. Ты не будешь бояться.